My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. A my wręcz przeciwnie, będziemy pilnować, żeby tego piachu sypano zawsze o 21:45. Dzisiaj z lekkim poślizgiem, wystarczająco dużo i wystarczająco mocno. A dzisiaj o to dbać będzie w tym programie Janusz Życzkowski. Dobry wieczór i Michał Jelonek, a na łączeniu Jacek Wrona. Witaj Jacku. No, dobry wieczór, laudetur Jezus Chrystus. Jak zwykle i od razu pędzę, że od 2 dni uczestniczę w wielkich narodowych zawodach. Nie wiem, czy wiecie, a to właśnie to te sławne zawody, czyli grzybobranie. Każdy Polak oczywiście uczestniczy w zawodach grzybiarskich, także grzybów jest tyle, że można kosić kosą, jak to Pawlak mówił w Stanach Zjednoczonych u mistrza Pietrzaka. Także przybywajcie, bierzcie kosy i ruszajcie. Jak powiedziałeś o Pawlaku, to pomyślałem o innym, o tym, co tam z ruskimi tę umowę gazową. To dobrze słyszeć, że nie tylko inflacja rośnie. Właśnie. A propos grzybów, no to jeszcze inny bardzo znany polityk PSL-u zawsze organizuje zawody w zbieraniu grzybów. Janusz Piechociński zawsze tam na Twitterze też pisze o tych swoich wynikach. Nie, no pewnie, oczywiście, no grzybobranie to jest narodowy sport jesienny Polaków. Zbierasz, Janusz, grzyby? Jak tylko jest czas, to do lasu oczywiście i na grzyby. To jest fantastyczna rozrywka. Choć no... Tylko trzeba wiedzieć, gdzie zbierać, a nie wszędzie są. Ale jak są, to proszę, zobacz. Jacek Wrona na Twitterze publikuje Częstochowska, żona, zalewajka, żona maszlakowa. Uszanowała męża. No właśnie, i możemy oczywiście hejtować, nie będziemy, ale trochę jednak zazdrościmy Jackowi, bo bardzo smacznie to wygląda. Ale chciałbym też zaznaczyć, że no takim królestwem grzybów, Jacku, nie wiem, czy ty próbowałeś kiedyś zbierać grzyby na przykład w Lubuskiem albo na Dolnym Śląsku, no tam lasów też pod dostatkiem, ja akurat eksploruję tam te tereny. Zbierałem wielokrotnie, ale koło Czarnkowa te rejony, no tam już trzeba mieć 2 kosy, bo tam bez tak 2 kost nie wchodź do lasu i małą ciężarówkę. Nie, no to są absolutnie najbardziej grzybne lasy w Polsce, ale też u nas, jak widać, Pan Bóg też nam tutaj nie poskąpił tego. Także błogosławi, tak bardzo jest. Fajna rzecz. Wigilia niedługo, więc oczywiście na Wigilię muszą być potrawy z grzybami różnego rodzaju. Tradycja musi być zachowana. Aczkolwiek tradycja, no tu przestrzegam przed czerwonym grzybem z takimi białymi tymi kropeczkami, bo to może być ostatni posiłek w życiu. I tu patrzę na komisarzową, bo takiego jednego zebrała. I pozdrawiamy komisarzową. Pozdrawiamy, jak jest obok komisarzowa, to oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy małżonkę twoją. Obierać grzyby, powiem wam. Ale to jest inna sprawa. Która jest godzina? O której godzinie wy grzyby zbieracie? Jest 22. Ale słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz, bo my o tym grzybobraniu, chodzeniu po lasach, jeszcze w twoich rejonach, to tam już niedługo, jak się wybierzesz na grzyby do lasu, to można spotkać... Halt! No właśnie, niemiecką Bundeswehrę. O tym na pewno porozmawiamy. Rozpocznijmy jednak od przedstawienia naszej sondy i pytań do telewidzów. Dzisiejsze pytanie brzmi... Dlaczego Tusk ściąga niemieckich żołnierzy do Polski? I są tradycyjnie 3 odpowiedzi. A. Bo Polska jest otwarta na migrantów. B. Bo takie dostał polecenie z Berlina. I C. Natürlich für Deutschland. No właśnie, szanowni państwo, bo o co chodzi, jesteśmy winni wyjaśnienia. Otóż nasz premier Donald Tusk wypełnił, czy wysłał wniosek do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemców, o bratnią pomoc. Tak, 120 żołnierzy Bundeswehry ma wspomóc w walce ze skutkami powodzi w Polsce, ale to zobaczmy materiał. Niemieccy żołnierze pojawią się w Polsce. Tym razem rząd Tuska wystąpił z wnioskiem do Berlina. Jak się okazuje, do Polski niebawem ma przybyć ponad 100 niemieckich żołnierzy. Bazując na wcześniejszych doniesieniach, które padały z ust samego szefa rządu, Donalda Tuska, mają oni pomóc w usuwaniu skutków powodzi. Tym razem jednak rząd faktycznie wystąpił do Berlina z odpowiednim wnioskiem. Równolegle
Ministerstwo Obrony Narodowej publikuje komunikat, z którego wynika, że do walki ze skutkami powodzi zaangażowano ponad 25 tysięcy polskich żołnierzy. A zatem pytanie, po co nam niemieccy? Niemcy w Polsce. Tym razem tak się stanie? Informacje o tym, że polski rząd wystąpił do Berlina z wnioskiem o pomoc, jak i o tym, że żołnierze Bundeswehry przybędą do Polski, przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Zdecydowaliśmy, że 120 żołnierzy i żołnierek z batalionu pionierów w Bogen będzie do dyspozycji, aby w szczególności prowadzić prace związane z infrastrukturą, jak odbudową mostów i dróg. Cieszę się, że mogliśmy pomóc naszym polskim przyjaciołom. Życzę wszystkim mieszkańcom dotkniętych powodzią regionów wszystkiego dobrego. Mówił Pistorius podczas wystąpienia w Szczecinie, gdzie przebywał z okazji 25-lecia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO. Oprócz liczby, wiadomo tylko tyle, że niemieccy żołnierze mają przyjechać niedługo, a ich misja ma trwać 8 tygodni. Janusz, po co ci niemieccy żołnierze? Bo ja to odbieram tak, jakby nasze wojsko było jakieś niewykwalifikowane, nie potrafiło sobie pomóc. To jest poniżające, to co robi Donald Tusk. Prosi Niemców o pomoc, żeby nam wysłali tu 120 niemieckich żołnierzy z Bundeswehry, bo co? Przepraszam, bo nasi sobie nie radzą? Nasi sobie doskonale radzą z zapałem, z poświęceniem, niejednokrotnie to udowadniali. Zresztą ci żołnierze, których oni tak wyśmiewali, że takaś tam prywatna armia ministra Macierewicza. No moglibyśmy sobie żartować, zresztą ta nasza sonda dzisiejsza służy też temu, by wyżyć się humorystycznie, natomiast w tym konkretnym temacie trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że wielu żołnierzy, także z Wojsk Obrony Terytorialnej, zgłaszało akces i chciało brać udział w akcji niesienia pomocy powodzianom. Tutaj ja przychylę się też do takiej myśli, którą w jednym z programów redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz wygłosił, że to jest rodzaj takiego oswajania polskiego społeczeństwa z obecnością niemieckiego żołnierza na terenie Polski, w ogóle w kontekście relacji polsko-niemieckich, żeby zacierać te kwestie, które są niewygodne w tych relacjach, jak na przykład reparacje, żeby nie mówić o tym, co jest trudne, jak na przykład polityka środowiskowa, to co dotyczy Odry, inwestycji na Odrze. Jest szereg takich obszarów. No i tutaj widać, że Donald Tusk stara się bardzo zmiękczyć polską opinię publiczną, przysyłając czy prosząc o pomoc. Ta pomoc nadciąga, tak, 120 żołnierzy. Być może na część naszych rodaków to będzie jakieś wrażenie robić. Ja mam jednak przekonanie, że większość Polaków z politowaniem pokiwa głową i w ogóle ta informacja nie zrobi na nich wrażenia, ale właśnie zadadzą pytania, to jak to? To my sobie nie radzimy? No więc właśnie, i to o czym też nawiązujesz i pisze o tym hashtag, właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy. Szanowni Państwo, włączajcie się w tę naszą dyskusję, przecież ten program również tworzymy wspólnie, hashtag, chciałem powiedzieć, widzisz, bitwa polityczna, bo dzisiaj była bitwa polityczna. Jachem w tryby. Jachem w tryby oczywiście, naturalnie. Hashtag Jacek Wrona. Jacku, jak to skomentujesz? Właśnie. No, dwojakiego rodzaju, z jednej strony jest to na pewno poniżające i to jest kwestia chyba poniżenia polskiego munduru, bo ta pomoc, ja rozumiem, gdyby to była jakaś specjalistyczna, nie za bardzo można by się było chwalić. Może faktycznie jakieś tam urządzenie mają, gdyby to była straż pożarna, no to tym bardziej można by powiedzieć, w jaki sposób byłoby uzasadnione. To jest tylko, po prostu chodzi o takie puste gesty, ten właśnie efekt oswajania. Ja jestem chyba z was najstarszy i pamiętam w 1981 roku, jak wprowadzano stan wojenny, zaczęły do nas z całego tego wolnego świata spływać dziesiątki tirów, setki, tysiące tirów pomocy różnego rodzaju.
to było przecież dystrybuowane przez, przede wszystkim przez parafię, przez kurię, przez jakieś tam, powiedzmy, organizacje takie wolnościowe. I w pewnym momencie w telewizji pojawiła się taka, taki materiał, jak to z Rosji przyjechały dwa tiry i tutaj tam coś przywiozły, jakieś konserwy, czy jakieś szprotki, coś tego. I tam właśnie, że tutaj nam nasi przyjaciele ze wschodu pomagają w tych trudnych dla Polski czasach i przysłali nam dwa tiry, jakiś puszek czy czegoś. I to oczywiście było pokazane w kontrze do tych tysięcy tirów, które przychodziły tutaj z zachodu. Więc to jest taki gest, że pokazanie, zobaczcie, nasi tutaj wielcy przyjaciele przysłali, oni będą teraz pokazali. To jest taki gest solidarności. Z tym, że to jest wymuszone, to już nie za bardzo wiadomo, bo gdyby to jeszcze Niemcy zaproponowali, powiedzieli, no macie tutaj problem, jak chcecie, macie no 100, 200, 300 tutaj żołnierzy, oni tam wam te wały pomogą, te bobry przegonić, nie? Ale to jest tak, jak mówię, to jest takie, zaczyna się to robić jak po stanie wojennym, taka prymitywna propaganda pałkowo. Jacku, nie wywołuj bobra z lasu. No właśnie, Janusz. No tak, bo kwestia bobrów jest również kwestią niezwykle tutaj nas interesującą i ta kwestia również interesuje, jak wiemy, premiera Donalda Tuska, który zresztą zobaczmy, jak w sprawie bobrów ostatnio się wypowiadał. Będzie dobrze, panie Bobrze. Wyjaśnił pan premier. Czy będzie rzeczywiście? Bo ja bym... W swoim majestacie, jako szef gabinetu, premier polskiego rządu, konferencja prasowa. Na miejscu pana Bobra ja nie byłbym taki pewny. No, biorąc pod uwagę, że ostatnio winą za powódź Donald Tusk obarczył i Bobry, tak, i samorządowców. Przecież... Bobry z całej Polski, które, jak wiemy... W tamtym regionie... Inwazja bobrów. Skupisko. Tak. Prawda? No właśnie. Kotlinie Kłodzkiej. Kogo jeszcze, Janusz? Bo Janusz, ty obserwowałeś, zresztą tak, do tego tematu też jeszcze będziemy w dalszej części programu wracali. Ty obserwowałeś to wszystko z bliska. Kogo jeszcze obwinił Donald Tusk? Bo tak, obwinił bobry, obwinił samorządowców. Meteorologów. Meteorologów, że tak, źle, przepraszam, co, źle mu przedstawili prognozy? No, te niezbyt alarmujące, tak? Oczywiście, no to... Nie, przesadnie, nie, nie przesadnie, czy jakoś, nie przesadnie, tak, alarmujące. No generalnie bóbr ma teraz swoje 5 minut i na miejscu bobra wykorzystałbym te 5 minut. No i także niezwykle dające się tutaj szeroko interpretować słowa szefa rządu. Jak bobry w Częstochowie, Jacku? No nie zaobserwowałem, ja tutaj powtarzam często, mieszkam na takiej dzielnicy, która się nazywa Zawodzie, Zawodą. Z jednej strony mam Wartę, rzekę, a z drugiej dokładnie kilkadziesiąt metrów dalej kanał Kucelinkę, więc no, można powiedzieć, na terenie takim mocno wilgotno tutaj wodnym mieszkam. Póki co chyba uciekły ze strachu, ale wiecie co? Bardzo łatwo będzie teraz wszystko tłumaczyć. Na przykład budżet jest dziurawy, nie? Tam brakuje, chyba zbraknie w tym roku 40 miliardów. No to bobry, no bobry przegryzły i to wyleciały te pieniądze, nie? W następnym też. Więc bóbr stał się, nie wiem, takim czarnym ludem i patrzę, czy tu czarna Wołga z bobrem nie parkuje gdzieś, żeby się trochę dzieci postraszyć, żeby poszły spać, nie? Jacek, ty uważaj z tą oceną. I z czarną Wołgą. Donalda Tuska i czarną Wołgą, bo pamiętaj, że za krytykę można mieć odwiedziny odpowiednich służb, tak jak ten 22-letni chłopak. Tak. Z wiertarką, tak? Z Zdroju bodajże. Tak, mało tego, a propos czarnej Wołgi, to wiecie państwo, że czarną Wołgą jeździli różnego rodzaju dygnitarze, w tym pewien... Ja nawet nie wiem, czy powinniśmy używać słowa generał, bo co do zasady nie używa się. Sowiecki pachołek, ja bym w ten sposób powiedział. Więc zobaczmy, o kim mowa.
To jest, szanowni państwo, artykuł z Gazety Wyborczej, która próbuje jakiś sentyment wzbudzić do pana, może w ten sposób, Jaruzelskiego, który odpowiada za no, jedne z najczarniejszych stron w historii polskiej, w polskiej historii współczesnej. I to wydaje się tak kuriozalnym pomysłem, że nawet niespecjalnie jest jak skwitować to żartem. Zwyczajnie temu należy się przeciwstawić i nie można wobec tego przejść obojętnie. Dlatego o tym mówimy i dlatego to akcentujemy w naszym programie. Ja jeszcze tylko przypomnę, no niestety takie są smutne fakty za poprzedniej władzy, nie Zjednoczonej Prawicy, ale kiedy poprzednio u steru władzy była ekipa Donalda Tuska, przecież Jaruzelski został pochowany z honorami na wojskowych powązkach. Człowiek, który pacyfikował, który panów strzelał do górników, tak. Oczywiście, no jeszcze wiadomo których. Tak. Człowiek, który pacyfikował górników, strzelał do nich. Jeszcze słyszymy za chwilę do tego tematu też przejdziemy. No to jest coś niewyobrażalnego, po prostu. Tak, to zobaczmy może to, ten screen z X-a, post, który o tym traktuje. Wojciech Jaruzelski odpowiadał za przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, w trakcie którego zginęło co najmniej 40 osób. Sama Gazeta Wyborcza w 2006 roku nie wykluczała, że w latach 1981-1989 pod rządami Jaruzelskiego mogło zginąć ponad 100 osób. Tak, i ta cała propaganda, że gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego, to zaraz byśmy mieli to sowieckie czołgi, że Sowieci mieli wjechać do Polski, więc Jaruzelski musiał uchronić nas. Teraz sięga do tego Donald Tusk, mówiąc o też jakiejś interwencjach. Jaka analogia? Tak, dokładnie. Po latach. Jacku, jak ty tłumaczysz takie no, sięganie do tej postaci przez właśnie tę wiadomą redakcję, która no, chyba liczy na jakąś reakcję? No całkowicie chodzi o relatywizację historii, nie? Że można cokolwiek go, no, zwykły przecież namiestnik sowiecki był, nie? Tak jak mówiliśmy, no Czesi też mają sentyment do niego, bo on też z bratnią pomocą tutaj w czasie praskiej wiosny tam do nich zawitał, nie? Na czele polskich, co jest też hańbą, oczywiście do tej pory niezmytą. No i to jest rzecz oczywista i pisanie tego rodzaju bzdur, tak jak mówię, ma na celu rozmiękczyć historię, a przede wszystkim zrównać tego rodzaju ludzi do prawdziwych patriotów, no bo przecież on też był patriotą trochę innego rodzaju, ale patriotą. Nie, no patriotą moskiewskim, tak, był Jaruzelski. No to Układu Warszawskiego, tak może w ten sposób. Tak jest i ten. To, że w tym czasie mordowano skrycie działaczy opozycji, prawdziwej opozycji, księży, różnych ludzi niezależnych, zamykano, wyrzucano z pracy, gnojono tysiące osób, no nie ma znaczenia, bo tak jak mówię, to najważniejsze, że później się bratano, całowano, ściskano z tym panem, robiono sobie zdjęcia, człowiekiem honoru go nazywano, no i to jest właśnie taki powiedzmy prezent, który żeśmy dostali od tej pseudo naszej elity i tego establishmentu III Rzeczypospolitej. Ci ludzie bez honoru często lubią wzajemnie łechtać to swoje ego i tak podbijać. To jest takie znamienne dla tej, w cudzysłowie, klasy politycznej. Bo to I przypomnijmy, że Jaruzelski miał swojego faworyta w gronie no, dziennikarzy, pieszczochów III RP. Tym pieszczochem. Arystokrata. Arystokracja, polskiego, tak. Dziennikarstwa wedle Jaruzelskiego. Tak jest. No, ta arystokracja polskiego dziennikarstwa, oczywiście w bardzo wielkim cudzysłowie. Ostatnio
kolejny wysyp swojej twórczości w mediach społecznościowych. Zobaczcie państwo, jakie treści pan Tomasz Lis przedstawiał użytkownikom Platformy X. Może przeczytajmy. Przeczytajmy i jeszcze dodajmy, Janusz, w jakim kontekście się pojawiły te wypowiedzi. To jest po podjęciu uchwały przez Izbę Karną Sądu Najwyższego, która stwierdza wprost to, co wiemy, obserwujemy i komentujemy od momentu, kiedy w prokuraturze krajowej pojawi się Adam Bodnar ze swoją świtą, z namiestnikami, którzy przejęli prokuraturę. Michał, to może na rolę, po kolei. Największe szumowiny rżą z radości, to nie jest dobry dzień dla Polski. Jak dalej pozwolimy gangusom śmiać się nam w twarz, to za chwilę nic nie zostanie z wielkiego narodowego zwycięstwa sprzed roku. Nie wiem jak państwo, ale ja nie głosowałem za bezkarnością przestępców, oszustwu, złodziei i udających sędziów przebierańców. Wręcz przeciwnie. Albo rewolucja przyspieszy, pisze Tomasz Lis, albo zdechnie. Zamykać gabinety, wyłączać komputery, wstrzymać pensje i zabawa szybko się skończy. Zamknąć gabinety, to drugi ten sam tweet i tak dalej. Neosędziowie, to jest ta klasyczna narracja tego obozu politycznego. Neosędziowie i Ziobro śmieją się Polakom w twarz. Czas na przyspieszenie, teraz, zaraz. No to jest ciężki przypadek, szanowni państwo. My co jakiś czas sięgamy, bo to jednak pokazuje, a sądząc po ilości reakcji też i różnych gremiów spod znaku 8 gwiazdek, czy też silnych inaczej, to jednak to, co tutaj jest napisane, to robi na pewnej grupie społecznej wrażenie. No, to jakiś czas sięgamy do tego, odnosimy się do tego, staramy się to zrozumieć, ale niestety bardzo źle. Ja najbardziej lubię w przypadku Tomasza Lisa porównanie jego wpisów z okresu, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. No i po przejęciu władzy przez Donalda Tuska. W sierpniu mieliśmy defiladę z okazji Wojska Polskiego, no i jeszcze kiedy był władzy PiS, Tomasz Lis pisał na Twitterze, że on nie może wytrzymać, że rano o 6 budzi go Wojsko Polskie, które ma próby generalne przed defiladą, że nie da się spać. Tak. Ale zmieniła się władza. U władzy jest Donald Tusk. Ach. Jak cudownie rano o poranku być obudzonym przez stukot oficerskich butów. Jak pięknie zobaczyć czołgi, prawda, które suną Wisłostradą o 6 rano. No, to niebywałe. To... Jacek, masz jakąś receptę dla arystokracji dziennikarstwa? Jak poradzić sobie z tymi emocjami, które później... No... owocują wykwitem tych mądrości w mediach społecznościowych? Tak. Iść na grzyby. Nie pozostaje nic innego, tylko panowie, idźcie na grzyby. Jest to pomysł, jest to pomysł. Powiem wam szczerze, że ja czasami się zastanawiam tak po ludzku, nie? Nie wiem, czy... Ten pan siedzi na takim drewnianym koniku w czapce Napoleona z drewnianym, jak czasami mój mały, no teraz już nie, syn, i wymachuje. I tam ja wam dam zaplute karły reakcji, teraz mordować, gonić, rewolucja, nie tego. I na tym drewnianym koniku z tym drewnianą tę szabelką tam wybija. Ja, to wiecie, jak to jest, nie? Jak zawsze mówili, no to w pieriot, nie? Może Adam Bodnar, panowie, się wybierze na grzyby. Na przykład Adam Bodnar po tym orzeczeniu, po tej uchwale podjętej przez Sąd Najwyższy. No bo co pozostało tym wszystkim, którzy przyjęli stanowiska, przyjęli funkcje w Neo, czy nielegalnej prokuraturze? Sami to doskonale opowiedzieli w momencie, kiedy na sali, podczas przerwy przed tym orzeczeniem, mikrofon zarejestrował. Co? Posłuchajmy. Spadamy z tam.
Ale... My jeszcze nie spadamy stąd, my jeszcze poczekamy, bo jeszcze mamy dla Państwa kilka smaczków tych naszych materiałów. Ale słuchajcie Państwo, kto mówi spadamy stąd i w jakich okolicznościach mówi się spadamy stąd, prawda? No przecież ktoś, kto postępuje zgodnie z prawem, kto zachowuje się obyczajnie, kto nie ma nic na sumieniu, nie powie spadamy stąd, prawda? I cały czas, dzisiaj o tym też dużo mówiliśmy na antenie Republiki, no bo rzeczywiście to jest absolutnie miażdżące orzeczenie, miażdżąca uchwała dla Bodnarowców. Pytanie, czego będziemy świadkami w tych kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach w prokuraturze krajowej, no bo mamy legalnego prokuratora, którym jest Dariusz Barski, nie Dariusz Korneluk. I głos w tej sprawie na X-ie zabiera Stowarzyszenie Niezależnych Prokuratorów Ad Vocem. Zobaczmy ten wpis. Informacja od sygnalisty. Na postępu wyłączyli wjazd samochodów służbowych na tablice rejestracyjne, zaglądają do środka samochodów i wszystkim w samochodzie sprawdzają przepustki. Czyżby z obawy przed siłowym odbiciem? Mierzą swoją miarą. Też tylko wyjaśnimy, że na postępu jest prokuratura krajowa. Więc pytanie, czy Janusz, jak ty to oceniasz? I też Jacek od razu. Jak panowie patrzycie na to, co będzie się działo w tych kolejnych dniach, tygodniach? Jeżeli mamy orzeczenie, jeżeli mamy uchwałę Sądu Najwyższego, no to powinno tam dojść natychmiast do zmiany na legalne władze w prokuraturze, legalnego prokuratora. Wiemy, bo jest zapowiedź już polityków Zjednoczonej Prawicy, że będzie pismo skierowane do komendanta głównego policji, żeby w związku z tym rozstrzygnięciem policja państwowa podjęła kroki, podjęła tutaj działania, żeby oczyścić prokuraturę z uzurpatorów i przywrócić legalność tej instytucji. Czy tak się stanie? Czy to jest możliwe? Jacku, jak ty oceniasz? No jestem sceptyczny. Będzie teraz no, taka zasada oblężonej twierdzy. Nie? Już z tego wpisu wynika, że już jest. No i teraz będziemy chyba świadkami coraz większego zamieszania, coraz większej degrengolady. No i niestety, mimo że to powinien być program troszeczkę no, taki lżejszy, humorystyczny, no nie jest to do śmiechu, ponieważ doktor Brzeski tutaj, bardzo ceniony przeze mnie, zrobił wpis, że no to wygląda na dużo poważniejszą rzecz. To wygląda na coś, co może nieść katastrofę całemu państwu, całemu systemowi funkcjonowania państwa i ja się z nim dokładnie zgadzam. I już wiemy, po co żołnierze Bundeswehry przyjadą do Polski w tych okolicznościach. Znaczy historia, niestety skojarzenia w kontekście pewnego napięcia, pewnego bałaganu, pewnych działań i sił odśrodkowych, to nam w historii jednak przynoszą pewne skojarzenia, te fakty aktualne, czy te sprzed wieków. Natomiast no, myślę, że dobrze by było przypomnieć, jak minister Bodnar sam wchodził do prokuratury krajowej. Przypomnijmy ten materiał. Nagrywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działanie jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo, informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa, ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może... A to oczywiście pan prokurator Robert Hernand, zastępca, jeden z zastępców prokuratora generalnego, czyli Adama Bodnara, który zaraz po tym, jak Adam Bodnar... Bezcenne nagranie, bo jako pierwszy albo jeden z pierwszych Robert Hernand wprost powiedział, pan łamie prawo, panie Bodnar.
A pan Bodnar stał jak uczniak, nic z tym nie zrobił, bo dostał wytyczne od swojego pryncypała i zrobił to, co miał zrobić. Dziś, jak sądzimy, również nie zrobi niczego innego, dopóki też nie zostanie mu wydane jakieś polecenie, wiadomo od kogo. Ja się posłużę telefonem, bo mam w swoich notatkach zapisaną wypowiedź właśnie Adama Bodnara, bo natychmiast do tej uchwały Sądu Najwyższego, że prokuratorem legalnym krajowym jest Dariusz Barski, a nie Dariusz Korneluk. Niech mi państwo dadzą tylko chwilkę i zaraz przeczytam to, co mówi pan minister Bodnar, bo to jest coś absolutnie niesamowitego. Adam Bodnar. Neosędziowie Sądu Najwyższego bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące. I teraz uwaga, drodzy państwo, najlepsze, pisze Adam Bodnar w ten sposób. Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury. Jak to zabrzmiało? Czyn rewolucyjny musi trwać. Jacku. No, tak jak mówię, napięcie rewolucyjne i w tych wpisach wszelkiego rodzaju i ta rewolucja demokracji, czy tam ta walcząca demokracja. Wiecie co, większość, ja pisałem pracę magisterską z jakby z etymologii leninizmu. Dlaczego powstał leninizm akurat w Związku Sowieckim, jakie były te główne hasła, przesłanki, te wszystkie. I tam większość tych rzeczy, które teraz padają, one już tam w ten czas funkcjonowały. Dokładnie te hasełka, które są mówione przez tych panów, ja nie wiem, czy oni czytali jakieś te książki. Ja nie mówię o książkach wydanych w Polsce po 45, bo tam całkowicie to przestałem, tylko taką literaturę naprawdę poważną na ten temat i tam wszystko już to było, te rewolucyjne napięcia, te wzmaganie walki, ten demokracja tam idzie, postęp i te wszystkie, i to jest dokładnie to samo, więc po prostu tanie chwyty służące, tak jak mówię, w wielu przypadkach łamaniu, no bezczelnemu łamaniu prawa, pewnych zasad, pewnego rodzaju no, rzeczy, które no, są fundamentem w państwie prawa, w państwie demokratycznym. No i właśnie przykrywanie tego hasełkami. I to stąd też oprócz tego cały czas te opowieści o tych bobrach, o tych jakichś tam społecznych oczekiwaniach. Ja nie chcę, żeby pan ten przywracał, tylko chcę, żeby prawo było prawe i żeby wszystko było zgodnie z przepisami prawa, a nie tak, jak pan jeden czy drugi rozumie. Jacek, ale no właśnie, bo ty rozumiesz i tak jak we trzech tutaj siedzimy i rozmawiamy, rozumiemy, na czym polega brak działania zgodnie z literą prawa przez Adama Bodnara i jego politycznych akolitów. No ale nie rozumie tego chociażby Dariusz Korneluk, czyli nielegalny prokurator krajowy. Zresztą zobaczmy. Dzisiejsze stanowisko w sprawie o sygnaturze 1 KZP 3/24 nie jest uchwałą Sądu Najwyższego w rozumieniu artykułu 441 KPK. Stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione. No czyli zgodnie razem z tym, co Adam Bodnar pisze. No i tak, to zostało ogłoszone przez fałszywego prokuratora Urbi et Orbi. On tak ocenia, on tak ogłasza. Wszyscy mamy się do tego stosować, nie wiedzieć dlaczego, nie wiedzieć na podstawie jakich przepisów. Wręcz przeciwnie, wbrew zdrowemu rozsądkowi, prawu i przepisom, które były jeszcze do niedawna zupełnie jasne. A dziś wygląda na to, że pogrążamy się w chaosie, który wywołuje koalicja 13 grudnia. Ale to nie jedyna odezwa do narodu kolejnego asa tej sceny politycznej, Janusz, prawda? No nie, niestety. Mamy kolejną wypowiedź, tym razem samozwańczego sędziego Romana Giertycha. Informacja dla PAP. Wyrok Sądu Najwyższego w składzie. Roman Giertych,
Stefan Niesiołowski, Wojciech Sadurski. Postanawia zdelegalizować PiS, majątek Prawa i Sprawiedliwości przeznaczyć na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kosztami postępowania obciążyć Prawo i Sprawiedliwość. Od postanowienia nie służy środek odwoławczy, jest ono prawomocne. Pogorszyło się. Romanowi Giertychowi, ale to wiesz co? Tak wygląda. To nie od tego wpisu. To nie. To jeszcze wcześniej. I to było jedno takie wydarzenie, co mu się tak pogorszyło. Inni w przypadku próby zatrzymania potrafili zachować się jak mężczyźni. Na przykład panowie ministrowie Wąsik i Kamiński. No, Roman Giertych zachował się inaczej wówczas. No, to myślę, że już dawno nie mamy do czynienia z osobą, która no, wykonuje jednak zawód, który być powinien rozumiany jako zawód zaufania publicznego jednak, bo osoba go piastująca porusza się w ramach pewnych przepisów. Tutaj mamy do czynienia jednak już z hepenerem, z rodzajem quasi komika, osoby, która traktuje to jak arenę cyrkową, tą przestrzeń, prawda? I on w tym się, on ma takie przekonanie, że on się w tym odnajduje, on się w tym spełnia. To jest wszystko obliczone też na jakiś efekt. Wybujałe ego i fanatyczna nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Ja to tak oceniam. Tak, tak. To trafna diagnoza. Jacku, jak te podskoki, prawda, skomentujesz? Z jednej strony dajemy się też puszczać, że w ogóle ludzie komentują, bo to chodzi o to, żeby zrobić ferment, żeby właśnie jakieś takie didaskalia tam napisać, byle co, ludzie się podniecają. A z drugiej strony ja podejrzewam, że jednak tu pan Roman też poszedł na grzyby, tylko zamiast takiego ładnego prawego, to może tego czerwonego z kropkami zażył i to... A tam Amaritum Stardina to robi trochę tam różnie, więc nie trzeba uważać na te chodzenie na grzyby, bo tutaj będzie bardzo... O, mój brat no właśnie też widzimy, dzisiaj... Pozdrawiamy Piotra. Gdzie Piotr był? Grzybobranie to nasze... A razem byliście, Jacek, na tych grzybach? Nie, byliśmy osobno, tylko brat był w jednej części jakby lasu, a ja byłem tam kilometr czy półtora dalej. Także byliśmy razem, ale osobno. O, tak to nazwijmy. Razem, ale osobno. No dobrze, my powoli się zbliżamy do końca, tak patrzę na zegarek, musimy trochę przyspieszyć. Tak jest, to może przeskoczymy do... Przeskoczmy. I wiecie państwo, przeskoczymy do takiego tematu. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj, choć pozdrawiamy oczywiście Łukasza Jankowskiego, Łukasz wróci oczywiście w przyszłą sobotę, ale ja się bardzo cieszę, że z nami dzisiaj jest Janusz Rzyczkowski. Dlatego, że Janusz dla państwa wykonał absolutnie fantastyczną pracę, tocząc prawdziwy bój o dostęp do informacji. Dosłownie. Dosłownie. O to, żeby państwo wiedzieli, szczególnie w tym czasie w Polsce południowo-zachodniej, by państwo mieli dostęp do informacji ze sztabu kryzysowego, na których to Donald Tusk z uporem maniaka nie wpuszczał Janusza. Ile razy nie wpuścił cię Donald Tusk? Pięć, Ja doliczyłem się bodaj pięciu czy sześciu razy, natomiast no, to jest skandal i to jest sprawa, wobec której przejść obojętnie nie można. Na szczęście nie tylko my podnosimy tę sprawę, nie tylko my alarmujemy, ale także odezwały się organizacje dziennikarskie, międzynarodowe. I Alert Agenda, Rada Europy również interweniuje. Mamy dla państwa materiał, bo sprawa jest poważna, bo tu już nie chodzi o jakieś konferencje prasowe, na których my chcemy zadawać panu premierowi pytania, pan premier ucieka, takie polityczne tchórzostwo Donalda Tuska, on tych pytań zwyczajnie się boi. Tu chodziło o coś więcej, tu mieliśmy sytuację kryzysową, zagrożone było życie, zdrowie Polaków i premier zwyczajnie, blokując dostęp Republice do sztabu kryzysowego, grał życiem Polaków. Mamy materiał. Platforma Ochrony Dziennikarstwa i Bezpieczeństwa Dziennikarzy przy Radzie Europy to ta organizacja nadała alert w sprawie cenzurowania Republiki. Kiedy próbowałem wejść, zostałem
zatrzymanych bodaj przez czterech ochroniarzy, oficerów SOP-u, którzy no, brutalnie wypchnęli mnie z kolejki dziennikarzy, którzy wchodzili do środka Republiki, nie wpuszczono. Alert zakwalifikowano do kategorii nękanie i zastraszanie dziennikarzy. Nadano mu poziom drugi, który obejmuje m.in. przepisy ustawowe i wykonawcze, które nadmiernie ograniczają wolność mediów lub dostęp do informacji, nadużywanie lub nieproporcjonalne stosowanie przepisów prawa, nadużywanie uprawnień rządowych lub innych w celach kierowania treściami medialnymi lub karania mediów lub dziennikarzy. Co ważne, jako źródło zagrożenia wskazano państwo polskie. Sam alert ma kluczowe znaczenie dla demokracji w Polsce, bo zgłosiły go międzynarodowe organizacje medialne, m.in. Europejska oraz Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy czy Międzynarodowa Instytut Prasowy. Reprezentują one setki tysięcy dziennikarzy z ponad 160 państw. Oczekiwane działania następcze. Zapewnienie równego dostępu do spotkań publicznych i konferencji prasowych dla wszystkich mediów. Pytanie, jak do zagrożeń opisanych przez międzynarodowe organizacje dziennikarskie odniesie się Donald Tusk? No, trzeba by było zadać pytanie Donaldowi Tuskowi, tylko na konferencji prasowej, na którą nie wiadomo, czy zostaniemy zaproszeni, ale mamy nadzieję, że znajdą się też dziennikarze z innych redakcji, którzy ten temat podejmą, bo... Nie znajdą się, to już ci, Janusz, mówię, bo też, wiesz co, to było fantastycznie pokazane w twoim materiale, nie pamiętam miejscowości, gdzie jako jedyny nie zostałeś wpuszczony na sztab kryzysowy. I ten cały kartel medialny, Wrocław, ten cały kartel medialny nawet się nie zająknął w takim geście solidarności przecież z kolegą, dziennikarzem po fachu, chociaż może tak naprawdę trzeba byłoby powiedzieć, że tutaj tej płaszczyzny i wspólnego mianownika nie ma, bo my swój zawód wykonujemy w poczuciu odpowiedzialności za prawdę i rzetelnie, a z drugiej strony mamy ten kartel medialny, który nawet w takich przypadkach nie jest w stanie opowiedzieć się, no właśnie. Jacku, za prawdą. Prosimy cię o komentarz. Janusz, sam sobie jesteś winien, ja tak twierdzę. Nie śpiewałeś łubu dubu, nie krzyczałeś, że nasz premier jest wielki i 100 lat nie śpiewałeś. No to są konsekwencje. No, Jacku, przecież to jest, ale co są winni, ale czemu są winni nasi widzowie, którzy mają prawo do bezpieczeństwa? Poważnie już mówiąc, to jest rzecz oczywista, ponieważ jeżeli... No, wcześniejsze oczywiście niewpuszczanie, już nie mówimy tylko o tych sprawach bardzo poważnych, wręcz śmiertelnie poważnych, no bo to jednak sztab kryzysowy, przynajmniej teoretycznie powinien się zbierać właśnie w sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu naszych obywateli. I tak rzeczywiście było i ograniczenie tutaj informacji z tych działań czy z tych przekazów, które miały miejsce, to jest rzecz wręcz nieprawdopodobna, ale przecież pamiętajmy, że wcześniej jeszcze też nie mogliśmy zadawać, mówię my, jako powiedzmy osoby, które tutaj w Republice na temat i na przykład finansów, służby zdrowia, edukacji, okazuje się, że to jest państwo potiomkinowskie, że to są wioski potiomkinowskie i za dyktą często okazuje się, że jest chaos, że jest niekompetencja, że jest amatorszczyzna i wiele, wiele innych rzeczy. I to jest jedna z metod. No, jedna z metod po prostu postawić tamę informacjom, postawić tamę pytaniom, które ewentualnie mogłyby zostać zadane. I jest sprawa taka, jaką widzimy. No co dodać? No, będzie tak dalej, podejrzewam, nic się nie zmieni. No dobrze, panowie drodzy, Janusz, na koniec ostatni temat, bo mamy dosłownie 2 minuty. Ostatni temat, czyli... Który pokażemy dzisiaj naszym widzom. Jutro też jest dzień, więc... Jak widzę to nazwisko, to mi się od razu, wiesz, od razu się uśmiecham pana... Ja już wiem nawet, które. Pana posła. Bardzo proszę. Janusz, będzie coś interesującego. Ryszard Petru, szanowni państwo, bardzo prosimy. Nie inwestuję w mieszkania. Nie inwestuję sensu stricte, tak. Znaczy, posiadam mieszkania, ale nie jestem inwestorem w mieszkania. Znaczy, posiada pan je, bo tak się przytrafiło, spadły panu z nieba? No nie, musiał je pan kupić. Wie pan co, co to znaczy inwestuję w mieszkania? Co to znaczy inwestuję w mieszkania? Zdefiniujmy sobie słowo inwestuję. Dobrze.
Mam wiele mieszkań, z wynajmu których czerpię dochód. Tak, no to w ten sposób tak. No z ministrem Krapiwnickim mogą sobie piątkę przybić chyba. Tak. Prawda? Może nawet jakiś klub mają inwestora taki. Nie, no przecież powiedział Ryszard Petru, on nie inwestuje w mieszkanie, nie. On kupuje i później czerpie dochód z wynajmu. No, to nie jaka, jest... jaka to inwestycja? Nie, no, żadna. Żadna. Myślę, że nikt nie chciałby w ten sposób inwestować. Nie, w żadnym wypadku. Nikt nawet tego by inwestowaniem nie nazwał, no, idąc za Ryszardem. Która to już jest wypowiedź, panowie Ryszarda Petru, z której możemy się wieczorową porą pośmiać, chociaż czasy takie, że... Nie do śmiechu. No dobrze, wyniki ankiety przed nami jeszcze. Tak przypomnijmy, jest. Że dzisiaj zadawaliśmy pytanie, muszę się cofnąć do tej naszej pierwszej kartki. Dlaczego Tusk ściąga niemieckich żołnierzy do Polski? Takie było pytanie. Zobaczmy, jaka odpowiedź uzyskała najwięcej państwa wskazań. 84% odpowiedź B, bo takie dostał polecenie. Z Berlina. Wszystko jasne, nasi widzowie zdecydowali udział w ankiecie. Pięknie państwu oczywiście za to dziękujemy. No i dziękujemy za cały dzisiejszy nasz program. To był odcinek 179. Czasami lubię sobie spojrzeć na te numerki na samej górze, kiedy przygotowują nam tutaj nasz zespół redakcyjny. 179. Prosto z grzybobrania. Jacek Wrona. Jacku, dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Janusz Życzkowski. Dziękuję. I Michał Jelonek. Kłaniamy się państwu. Pięknie dziękujemy, ale proszę nie odchodzić od telewizorów. Proszę pozostać z Domem Wolnego Słowa, z Republiką, bo za chwilę w sąsiednim studio siedzi już na pewno Paulina Bilińska i czas na Republikę Wieczór. Do zobaczenia. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt ciachów w trybie nie sypał.